Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BITAdmin.pl. Ja nazywam się Michał Marczak i w dzisiejszej lekcji chciałbym, kontynuując tematykę związaną z konfiguracją środowiska do monitorowania infrastruktury IT, czyli Zabbixa, w jaki sposób zainstalować agenta na maszynie działającej pod kontrolą Windows 10, następnie jak tą maszynę dodać do serwera Zabbix, w jaki sposób można podglądać na żywo parametry takiej maszyny. Ale na początek należy przejść na stronę Zabbix.com, do sekcji Download, następnie kliknąć na Zabbix Agents i musimy tutaj wybrać kilka opcji. Ja będę używał systemu Windows 10, więc dystrybucję, którą muszę wybrać, oczywiście będzie to Windows. Natomiast poza systemem Windows jest cała lista dostępnych dystrybucji, które agent wspiera. Następnie OS version, no tutaj domyślnie będzie to dowolny system i architektura. I to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ jeżeli system, który chcemy monitorować, jest 64-bitowy, agent również musi być 64-bitowy. Jeżeli system jest 32-bitowy, to również agent musi być 32-bitowy. Inaczej nie będzie działać. Następnie wersja Zabbix. Ja mam wersję 5.0 LTS na serwerze Zabbixa. Taką też również tutaj wybiorę. Dlaczego nie 5.2? Ponieważ 5.2 nie jest LTS. A co to jest LTS? Wspominałem w poprzedniej lekcji, więc tutaj 5.0 LTS, OpenSSL w sekcji Encryption i paczkę MSI. Tutaj wygeneruje się nam link do pobrania, będzie to wersja 5.0.7. Jest również Zabbix Agent 2, jest to ostatnio dodana wersja, oparta o, czy raczej napisana w języku Go. Natomiast nas interesuje Zabbix Agent, klikamy, pobieramy, zapisujemy, możemy oczywiście sprawdzić sumy kontrolne, czy pobrana paczka jest tą, którą dostawca umieścił na swoich serwerach. Ja już tego agenta mam ściągniętego, więc przystąpię do instalacji. Pierwszy widok w oknie, next, akceptacja licencji, next, host, czyli ta maszyna Windows 10 nazywa się Zabbix Client 01 i tutaj agent sobie wyłapuje, odczytuje sobie nazwę monitorowanego systemu już automatycznie. My musimy dodać oczywiście adres serwera, czyli w moim przypadku 192.168.8.200. Tutaj server or proxy for active checks również dodajemy taką samą wartość. Zostawiamy oczywiście port 10050, domyślnie dodajemy jeszcze opcję add agent location to the path i klikamy next. Tutaj również, chyba że nie chcemy jakiegoś elementu, natomiast zostawiamy to domyślnie. Możemy również zmienić lokację, natomiast ta domyślna nie będzie przeszkadzała w niczym, więc jest ok. Klikamy next, klikamy install, potwierdzamy. Dlatego instalacja agenta najlepiej robić na koncie admina. Powiedziałbym nawet, że wygodniej chyba lokalnego niż takiego domenowego. Mniejsza problematyczność po instalacji i po wystąpieniu ewentualnego problemu. Ok, mamy to. Przechodzimy teraz na usługi, tudzież serwisy, w zależności od tego, w jakiej wersji mamy system. Przechodzimy na koniec listy. Musimy znaleźć Zabbix Agent, taką pozycję. Klikamy prawym właściwości. I oczywiście tryb uruchomienia musi być automatyczny, inaczej monitorowanie bez sensu. Stan usługi musi działać. No chyba, że nie chcemy, żeby w tym momencie działała, natomiast jest to usługa już działająca. Klikamy OK, zamykamy usługi i przechodzimy na dashboard. Dashboard oczywiście, to już pokazywałem, przynajmniej ten widok w poprzedniej lekcji. Jest to graficzny interfejs serwera, na którym działa Zabbix. Co my chcemy zrobić? Chcemy dodać teraz ręcznie, jest też oczywiście opcja automatyczna, ale chcemy dodać ręcznie jedną maszynę, która będzie monitorowana. W tym celu należy kliknąć Configuration, kliknąć opcję Host Groups i utworzymy nową grupę. Oczywiście grupy domyślnie w Zabbixie już jakieś są, natomiast no, chcemy robić to po swojemu, tak żebyśmy wiedzieli, co jest w danej grupie, więc klikamy Create Host Group. Wybieramy na przykład VM / OS / Windows, czyli
wszystkie maszyny wirtualne, które działają pod kontrolą systemu Windows. Więc wybieramy, zatwierdzamy add i mamy na liście tą naszą grupę. Oczywiście tutaj jeszcze nic nie jest przypisane, natomiast za chwilę to się zmieni. OK. Przechodzimy teraz na zakładkę Hosts, również Configuration. Klikamy Create Host, wpisujemy Zabbix Client 01, wybieramy grupę, czyli VM. I tutaj się nam oczywiście podświetla. Możemy również użyć polecenia przycisku Select i wybrać po prostu tą grupę, obojętnie. Następnie w Interfaces musimy dodać adres IP naszej maszyny, którą chcemy monitorować, czyli tego Windows 10, czyli 192.168.8.210 w moim przypadku oczywiście. Możemy dodać opis. Jeżeli mamy proxy, oczywiście możemy dodać proxy, żeby to tak naprawdę proxy monitorowało i wysyłało do głównego serwera. My proxy na razie nie mamy. Opcja enabled, czyli włączone monitorowanie tego hosta. I jeszcze została nam zakładka templates. Czym jest templates? Jest to szablon, do którego są przypięte różne opcje, które będą monitorowane w systemie zdalnym, czyli w tym naszym Windows 10. Procesor, dyski, interfejsy sieciowe, takie podstawowe rzeczy, które mogą nam pokazać, że coś się systemem dzieje niedobrego. Więc my w tym momencie musimy dodać template, który nazywał się będzie OS Windows by Zabbix Agent. Klikamy Add i maszyna jest już monitorowana. Status Enabled, brak szyfrowania. Natomiast musimy tutaj poczekać jeszcze, aż zaświeci nam się na zielono kontrolka ZBX. Kontrolka się zapaliła, więc będzie to druga maszyna, która będzie monitorowana, ponieważ serwer Zabbixowy jest monitorowany z automatu. Więc możemy przejść na monitoring, dashboard i mamy dwie maszyny i mamy warning, a mianowicie mówiący o tym, że the host system time is different from the Zabbix server time. Czyli mamy rozjazd w czasie pomiędzy hostem a serwerem Zabbixa od 13 sekund. Więc tak naprawdę w momencie, gdy Zabbix dowiedział się, że ma monitorować ten host, dostał już pierwsze informacje. Także oczywiście możemy to naprawić, natomiast chcę jeszcze pokazać opcję Latest Data i tutaj możemy to ładnie poskładać. Jest to template, czyli szablon, który został przez nas wybrany. Jest to zestaw domyślnych opcji monitorowania i widzisz, że monitorowane są takie rzeczy jak CPU. Tutaj liczba procesów, wątków i tak dalej. To jest akurat może mniej nam przydatne, ale mamy również monitorowanie interfejsu sieciowego. Mamy pamięć, więc rzeczy, które tak naprawdę w pierwszej kolejności mówią, że coś dzieje się niedobrego z systemem. Żeby lepiej to zobaczyć, powiedzmy, że chcemy zobaczyć sobie wykres z obciążenia procesora. Oczywiście tutaj nie będzie to od razu tak fajnie widać, ponieważ czas jest krótki. Natomiast już w tym momencie minimalne obciążenie procesora to jest 6.2 w zaokrągleniu, maksymalne to jest 7.73, średnie niecałe 7. Ostatnia odczytana wartość jest 6.17, więc ten wykres oczywiście będzie rósł, tworzył się z czasem. Na górze mamy dodatkowe zakresy, które możemy sobie podglądać, oczywiście w zależności od tego, jak daleko mamy zapisy w bazie. Natomiast widzisz, że już tutaj mamy pewien obraz sytuacji systemu. Możemy sobie jeszcze na przykład zobaczyć zużycie pamięci RAM. I też ten wykres jest rysowany, oczywiście on będzie się odświeżał co minutę, bo takie są zakresy. I dawał nam informację, że system jest w konkretnym momencie w takim stanie. Oczywiście nikt nie będzie cały czas oglądał tych wykresów. Te wykresy można sobie obejrzeć historycznie lub w momencie, gdy nie bardzo wiemy, co się dzieje z maszyną. Do informowania o problemach tak naprawdę służą automatyczne komunikaty, które również można sobie skonfigurować w systemie. Wracając do dashboardu, mamy ten błąd, który się ciągle nam tutaj wyświetla. Natomiast jest to błąd, który sam wywołałem jeszcze przed instalowaniem agenta, czyli zmieniłem mu czas. Więc teraz ustawiając
automatyczny czas i czekając na zaktualizowanie danych z agenta, czyli zmianę tego czasu, ten komunikat zniknie. Natomiast musimy poczekać tutaj 5 minut, więc ja to nieco przyspieszę i wrócę, gdy już ten komunikat zniknie. Jak widzisz, błąd zniknął odnośnie czasu, natomiast pojawił się błąd, który informuje, czy bardziej zaawansowany warning, który informuje, że usługa aktualizacji przeglądarki Microsoft Edge nie działa, czyli przeglądarka nie zostanie zaktualizowana automatycznie w momencie, gdy wyjdzie nowa paczka. To narzędzie daje nam bardzo duże możliwości. Chciałbym jeszcze tutaj, przechodząc do zakładki Problems Monitoring, zobaczysz, że zmiana czasu, czyli tak naprawdę powrót czasu już do właściwego stanu, został rozpoznany i problem został rozwiązany. Została jeszcze oczywiście ta usługa Microsoft Edge, tak, czyli brak możliwości aktualizacji, natomiast system sam jest w stanie monitorować, gdy problem został rozwiązany. W porównaniu z systemem ticketowym ręcznie obsługiwanym, tutaj rozwiązanie problemu po kilku minutach jest akceptowane i status jest zmieniany na resolved, co widzisz. Także myślę, że ten system przyda się w wielu organizacjach. Natomiast oczywiście tutaj pokazanie ręcznej konfiguracji agenta, dodawania tych hostów, no nie jest idealne, tak, ze względu na czas i ilość w niektórych organizacjach urządzeń, które mają być monitorowane. Natomiast oczywiście jest w Zabbixie wbudowana opcja automatycznego odnajdywania agentów czy hostów, które mają być monitorowane, więc tutaj myślę, że to zasadniczo skróci czas potrzebny na skonfigurowanie całego tego narzędzia. Natomiast w tej lekcji chciałem pokazać tylko konfigurację agenta, tylko podgląd parametrów live z maszyny, która jest monitorowana, i pokazanie, w jaki sposób i jak szybko Zabbix jest w stanie reagować na wszelkiego rodzaju problemy. Także w tej lekcji to tyle i zapraszam Cię na kolejną. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału. A jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.